Pani Danuta Kaczmarek, przywitajcie ją ze Śmiłowic. Miasto Pomorskie, gmina Kocle. Moi mili, trzy pieśni odchodził Janek, dwie, przepraszam. Odchodził Janek do wojska, szedł sobie rozdrożyłem. Ale nim zaśpiewają, to muszę wam powiedzieć, 11 roków temu założyła swoją grupę folklorystyczną. Śmiłowiaczanki, śmiłowiczanki, śmiłowiczanki, prawda? Od Śmiłowic. 10 kobiet i 3 mężczyzn. Piękne obyczaje związane z Matką Boską Zielną, to znaczy na 15 sierpnia, zdarciem pierza, tak zwane pępkowe. Pomoc przy żniwach, może i opis dożynek. I darci pióra to właśnie ten pępkowy, prawda, że się 2-3 dni darło pióra, a potem ten koniec to już był śpiewanie, trochę tańczone. Te pieśni, co usłyszycie, to są stare pieśni, zasłyszane, nauczone od babci. Nastawcie sobie ucho, rozumne serce, pięknie bytło. Odchodził Janek do wojska, w daleką krainę i pojechał, by pożegnać swą lubą dziewczynę. Jak się żegnął, to płakała, Janka pocieszała. Będę na ciebie czekała, jak ci obiecałam. Będę na ciebie czekała, jak ci obiecałam. A gdy minęło pół roku, ktoś mu pisze szczerze, że ta twoja najmilejsza już z innym ślub bierze, że ta twoja najmilejsza już z innym ślub bierze. Idzie Janek po przepustkę, jadą